Tekst, który będziemy dzisiaj rozważać, jest kolejną głęboką lekcją, jaką pozostawił nam Bóg przez apostoła Pawła. I zatytułowałem tą lekcję Bądź naśladowcą. Ale co to tak naprawdę znaczy być naśladowcą? Kogo mamy naśladować? Dlaczego mamy naśladować? Myślę, że na niektóre z tych pytań uzyskamy dzisiaj odpowiedź w tekście, który będziemy czytać w 10 rozdziale Listu do Koryntian od wiersza 14 do rozdziału 11 wiersza 1. Jeśli macie z tobą Boże Słowo, to otwórzcie, jeśli nie, to tekst będzie za mną wyświetlany. I czytamy tutaj tak, 10 rozdział 1 Listu do Koryntian od 14 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwaną jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Albo czy chcemy Pana pobudzać, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was ktoś z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwaną, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Są takie teksty, takie chwile, albo ich jest po prostu bardzo dużo w Bożym Słowie, w których tak naprawdę, kiedy je czytam i myślę sobie, co mogę powiedzieć, to niewiele, bo one mówią bardzo jasno o tym, czego Bóg częstokroć od nas oczekuje, przed czym nas przestrzega, od czego próbuje nas ochronić. I czytając nawet dzisiejsze wiersze, można powiedzieć, no jasne. Bóg chce nas chronić przed rzeczami, których może nawet nie rozumiemy. I czytamy w 14 wierszu, przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. W poprzednich rozdziałach, nie wiem czy pamiętacie, ale rozważaliśmy temat mięsa składanego bałwaną. I apostoł Paweł w jakiś sposób trochę wraca do tego tematu. Nie zachęca. On mówi, żeby ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, uciekali od takiej rzeczy jak bałwochwalstwo. Być może w Koryncie znajdowali się tacy wierzący ludzie, którzy się nawrócili i uważali, że oni są tak silni, tak mocni, że będąc na takich ucztach pogańskich, nic im się nie stanie, to nie ma już na nich wpływu, bo oni są w Chrystusie, bo oni są mocni. A apostoł Paweł mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa, uciekajcie od miejsc, w którym ono jest praktykowane.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam wrażenie, że taka postawa tych Koryntian podobna jest we współczesnych czasach i współczesnych chrześcijan, którzy znajdują się często w miejscach, w których nigdy nie powinni się znaleźć. W których niejednokroć wcześniej Bóg ich wyrwał, wyzwolił, ale oni potem mówią, ale my jesteśmy wolni w Chrystusie, my już jesteśmy tak naprawdę wolni, nic nam się nie stanie, nie, żadna pokusa nie jest silna już na tyle, żeby nas pokonać i my na pewno zwyciężymy. Myślę sobie, że to jest trochę taka ciągotka, którą mieli Koryntianie. Małymi krokami bagatelizujemy zagrożenia i w końcu zostajemy zwiedzeni. Apostoł Paweł mówi do ludzi, którzy są wierzącymi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Nie zaleca im, aby w imię ewangelizacji badali bałwochwalstwo, wnikali w nie, starali się zrozumieć. Ja dzisiaj mam takie wrażenie, jakby świat chrześcijański próbował wszystko dookoła zrozumieć pod płaszczykiem ewangelizacji. Są dziedziny, których nawet nie powinniśmy rozumieć. Po prostu od których powinniśmy się trzymać z daleka, uciekać jak najszybciej i jak najdalej się da. Jedną z takich rzeczy niewątpliwie jest bałwochwalstwo. Paweł mówi dalej, przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami. On nie mówi, nie mówię tego dlatego, że tak mi się wydaje, ale mówi, pomyślcie o tym, a ja wam przedstawię kilka argumentów. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy. Czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Apostoł Paweł ucieka się do obrazu, my to dzisiaj nazywamy, i tak to jest nazwane, Wieczerzy Pańskiej. Apostoł Paweł swoją argumentację opiera o społeczność, inaczej słowo, które tutaj jest użyte, koinonia, która wynika z wieczerzy pańskiej. Kielich symbolizujący krew Chrystusa na krzyżu jest nie tylko kielichem, jest społecznością. Jest częścią naszego życia. Dzięki krwi mamy życie, tak? Dzięki krwi przelanej na Golgocie nasze grzechy są przebaczone. Dzięki tej ofierze mamy dostęp do Boga. To, że Go błogosławimy, jak mówi tutaj apostoł Paweł, oznacza, że jesteśmy wdzięczni Bogu, że to jest kielich wdzięczności dla Boga za przelaną krew. Podobnie chleb symbolizujący ciało Chrystusa, ciało, dzięki któremu deklarujemy, że jesteśmy zbawieni dzięki ofierze na Golgocie. Tak więc przez kielich mamy udział w błogosławieństwach wypływających z krwi Jezusa. Przez chleb, który spożywamy, mamy błogosławieństwa służby Chrystusa tutaj, która miała miejsce na ziemi. To sprawia też ta społeczność kielicha i chleba. Apostoł Paweł mówi, że stanowimy jedno ciało. A więc Wieczerza Pańska, i myślę kolejnym razem powiem wam nieco więcej, bo apostoł Paweł będzie później mówił dużo więcej o Wieczerzy Pańskiej. Tylko wam powiem tyle, kiedy czytam ten tekst, argumentacja apostoła Pawła, to mam wrażenie, że wieczerza nie jest tylko takim obrzędem religijnym, który wykonujemy każdej niedzieli, ale ona ma o wiele głębszy sens. To jest koinonia, to jest społeczność. To nie jest tylko symbol dla symbolu, pamiątka dla pamiątki. Ale to, co się wydarzyło, krew przelana, ciało, które zawisło na krzyżu, to sprawia, że mamy koinonię. Nie koinonię tylko z Bogiem, ale z sobą nawzajem. Społeczność z sobą i razem z Bogiem. Apostoł Paweł mówi, jesteśmy w tym jednym ciałem. Dalej mówi, cóż tedy chcę powiedzieć? Czyż to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwan? Używa apostoł Paweł tego obrazu wieczerzy, społeczności, a później mówi, że to nie jest tak, że są bogowie inni oprócz naszego jedynego Boga i oni są i oni mają jakąś moc. Nie. Apostoł Paweł mówi, że tak nie jest. I nie jest też tak, że mięso, które składa się tym Bogom, one nagle otrzymuje jakąś ponadnaturalną moc i dlatego nie wolno nam go spożywać. Nie.
Apostoł Paweł mówi, że to nie jest tak. Że Bożek nie jest więcej niż bałwanem. Jest martwym bałwanem. W jednym z psalmów jest napisane, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. To są bałwany, nieme. W żaden sposób nie mogące równać się z naszym Bogiem. W żaden sposób nie ma żadnych innych bogów, które mogłyby konkurować z jedynym prawdziwym Bogiem Izraela. Ale czy to znaczy, że jeśli nie ma tych bogów, że nie jesteśmy w niebezpieczeństwie? Że bałwochwalstwo jest niebezpieczne? Paweł powiada, nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, przepraszam, nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego, z kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czytając ten tekst, on dla mnie jest zastanawiający i myślę sobie, jest tu wiele głębokich myśli, bo za każdym bałwochwalczym obrzędem stoją demony. To nie jest tak, że jest próżnia. Nie, za tym obrzędem stoją demony. Ludzie modlą się do różnych bóstw na całym świecie, w naszym kraju również. Niejednokrotnie nawet otrzymują odpowiedzi. Ja słyszałem o uzdrowieniach w różnych dziwnych miejscach. I wiecie, ja nie mogę tego zanegować. Nie mogę zanegować, że ktoś, kto modlił się do jakiegoś tam bóstwa, otrzymał uzdrowienie albo odpowiedź na swoją modlitwę. Ale ja mam świadomość, że odpowiedź pochodzi z świata demonicznego. Mam świadomość, że diabeł ma również moc dokonywania cudów. Również moc uzdrawiania. Niektóre z darów Ducha Świętego on świetnie podrabia. On ma taką moc. Dlatego niektóre modlitwy do takich bóstw są na nie odpowiedzi. Również zastanawiam się, bo tak często ludzie mnie o to pytają, nad różnymi technikami religii wschodu. Reiki, akupunktura, yoga i wiele innych. Dlaczego one są złe? Zawsze otrzymuję takie pytanie. Dlaczego one są złe, skoro pomagają ludziom? Wiecie, ja myślę sobie, że demony, diabła nie obchodzi to, co my myślimy. Czy my zdajemy sobie sprawę z źródła, z pochodzenia, czy nie? On chce, żebyśmy pewne rzeczy czynili, żebyśmy dali się związać. Nie obchodzi go, czy wierzymy w całą religię wschodu. Wystarczy, że mamy w naszym życiu pewne praktyki. Tak ja powtórzyłem, reiki, akupunktura. To jest coś, z czym chrześcijanie w ogóle nie powinni mieć wspólnego nic. Tych rzeczy można by tu wymieniać. Ich jest o wiele więcej. Wielu chrześcijan nie ma pojęcia o tych zagrożeniach, ale one i tak będą ale demony będą oddziaływać na życie człowieka, jeśli będziemy imać się, dotykać takich rzeczy, dotykać takich praktyk. Ja pamiętam, będąc nastolatkiem, leżąc w szpitalu, zabrano mnie do różdżkarza. Ja musiałem to wyznać przed Bogiem. Bo to jest praktyka okultystyczna. Poprzez wahadełka wyganiają z ciebie choroby. I nieważne jest to, że ja nie byłem świadomy. Nieważne jest to, że nie rozumiałem świata duchowego. Nieważne jest to, że byłem nastolatkiem. To nie ma znaczenia dla diabła. Poddałem się takiej praktyce i to miało wpływ na moje życie duchowe. Później, kiedy Duch Święty mi ten grzech objawił, mogłem go wyznać. Ale uczono mnie na ten temat. I kiedy poznałem Pana Jezusa, ciągle mi mówiono o tym, że musisz uważać, bo jest wiele niebezpieczeństw, duchowych niebezpieczeństw. Ja jestem Bogu dzisiaj wdzięczny za ludzi, którzy mnie o tym mówili, którzy mnie tego uczyli. Bo mogłem wyznawać pewne rzeczy. Mogłem je widzieć w swoim życiu. Kochani, wystarczy trochę poczytać. Gdybyśmy tak sięgnęli do jakiejś literatury, to dowiedzielibyście się, jak wielkie szarlataństwo za tymi wszystkimi rzeczami się kryje. Tylko trzeba chcieć szukać. Trzeba szukać odpowiedzi. Bo one są. Czasami nie chcemy szukać, bo nam tak pasuje. Czasami nie chcemy zmieniać rzeczy, nie chcemy się uświadamiać, bo mówimy, a żyjemy w XXI wieku, to jest takie średniowieczne myślenie, takie uduchawianie. Po co to wszystko? Ale apostoł Paweł mówi, za bałwochwalstwem stoją demony.
I mówi, ja nie chcę, żebyście mieli cokolwiek wspólnego ze stołem demonów. Bałwochwalstwo ma różne formy. Chrześcijanie zapomnieli o tym, że diabeł jest ojcem kłamstwa, zwodzicielem. I dzisiaj myślę, że mamy do czynienia na szeroką skalę ze zwiedzeniem, który zrobi wszystko, abyśmy tylko uchylili drzwi. Niedawno ktoś mi to przypomniał, powiedział, pozwól diabłu wbić kołek, a za chwilę zawieśnie kapelusz, szalik, płaszcz i nawet nie wiesz kiedy. On będzie już panem twojego życia. I powiem wam, brzmi to dziwnie, mistycznie być może, ale to jest prawdą. Ja osobiście jestem przekonany, że poddając się różnym technikom, tym relaksacyjnym, bioenergoterapii, różdżkarstwu, homeopatii również, otwieramy się na działanie demoniczne. Jestem o tym przekonany. Czy nam się to podoba, czy nie? Niedawno miałem taką sytuację, w której kiedy moje dzieci chorowały, poszliśmy do lekarza i zawsze zastrzegam sobie, żeby nie podawano moim dzieciom żadnych leków homeopatycznych. W aptece już pani nawet wie, że jeśli jest coś na recepcie, to ona mi po prostu tego nie wydaje. Ja nie wiedziałem, powiedziałem, że ja nie chcę, ona powiedziała, że lek jest ziołowy, to były zastrzyki. Ja zapodałem ten lek mojej córce i później moja żona mówi, wiesz co, jakoś tak nie dawało mi to spokoju i zacząłem czytać. I wyczytała, że to jest lek homeopatyczny. Więc ja niewiele myśląc, na drugi dzień pojechałem do lekarza i zaczynam rozmowę i mówię, przy panią, ja wyraźnie zastrzegłem, że nie chcę, aby moje dzieci otrzymywały leki homeopatyczne, bo dla mnie to nie jest żaden lek. I ona na początku miała taką postawę obronną, że to nie jest homeopatia, że to jest ziołowe, bo tam wyjęła mi swoje książki, pisze. Ja mówię, no proszę zobaczyć, firma nawet, która to pisze, to jest firma, która produkuje tylko leki homeopatyczne. Zaczęła mnie przepraszać, mówi, wie pan co, no nie wiedziałam, po prostu byłam nieświadoma. Ale to, co za chwilę powiedziała, jeszcze bardziej mnie uderzyło. Ona mówi, ja wiem, że jeśli przyjmuje się te leki do człowieka, może się przyplątać coś więcej. Słuchajcie, siedzę u lekarza i lekarz mnie to mówi, zamiast ja jej to mówić. Ona mówi, zdaję sobie sprawę, że za tymi lekami idzie świat duchowy. Wiecie, ja byłem zszokowany. Ja się później dowiedziałem, że to jest taka gorliwa katoliczka, która ma dużą świadomość. Później powiedziała mi, że nawet ma kontakty, chyba dobre kontakty z księżmi, którzy zajmują się uwalnianiem od demonów. Miała głęboką świadomość. Ja mogę mieć do tego różne podejście. Ale ona mi mówi, że za tym może iść świat duchowy, że może się coś przyplątać, lepiej nie ryzykować. Lekarz. Pediatra. Ale czasami zastanawiam się, czy ludzie w świecie nie wiedzą więcej, albo nie mają więcej pokory od nas. Bo my ciągle szukamy wyjść. Jak coś ominąć, żeby żyło nam się wygodniej? Ludzie mnie przekonują, że walki wschodu nie są niczym złym. Nie chodzi o same walki wschodu, ale o filozofię, która za nimi idzie. Która również może otwierać się na świat duchowy. Na działanie demoniczne. Pamiętajmy o tym, że nasz wróg to nie byle kto. To zwodziciel. Zwiódł pierwszych ludzi, zwodzi i będzie zwodził i chce zwodzić jak najwięcej. Chce zwieść Kościół, aby on nie był Bożym, aby on nie był pełen Jego chwały. Czytałem o tym i widziałem niejednokrotnie w swoim życiu, jak całe rodziny, całe kościoły były związywane demonicznie poprzez rzeczy, posążki, figurki szczęścia, drzewka szczęścia, słoniki na szczęścia i te różne dziwne podkowy. Możemy z tego się śmiać, ale powtarzam, diabła nie obchodzi, co ty o tym myślisz i jaka jest twoja świadomość. On chce, żebyś myślał, że to nic złego i miał tego jak najwięcej w swoim życiu, bo on ma wtedy dostęp. Prawdziwy naśladowca Chrystusa to ktoś, kto od tego ucieka. Nie możemy tego bagatelizować. Nie możemy podchodzić do tego zbyt lekko. To, co oglądamy, to, czym się karmimy, to, do czego dopuszczamy w naszym życiu,
uodparnia nas na duchową rzeczywistość. Rozmawiam często z młodymi ludźmi. No i czasami nasze rozmowy są trudne. Ale często, kiedy rozmawiamy na przykład o filmach, o horrorach, zastanawiam się, co w nich jest złego. No okej, dają niepokój, no na pewno. I chyba sensem ich jest to, żeby siać człowieku niepokój. To jest dla mnie pierwsza rzecz, którą sobie myślę, no czego Pan Jezus dla mnie nie chce. Na pewno nie chce niepokoju, on chce pokoju w moim życiu. To już powinien być dla mnie sygnał, uważaj, nie wchodź w to. Ale myślę sobie więcej. Czasami to, co oglądamy, to do czego dopuszczamy, nas uodparnia. To znaczy, naoglądamy się tego wszystkiego, tej całej ponadnaturalnej mocy w tych filmach i później, kiedy ktoś nam mówi, że to jest niebezpieczne, to mówimy, no cześć, ty przestań, to nic nie jest. Wszędzie to jest dookoła. Ta magia, Harry Potter, że to są świetne książki dla dzieci. No może i są świetne, ja nie wiem, ja nie czytałem i nie mam zamiaru. Ale ta magia może sprawić, że moje dzieci będą otwarte na działania demoniczne. Czy mnie się to podoba, czy nie. I świat dzisiaj próbuje przekonać, że tak naprawdę ten cały duchowy, demoniczny świat to takie żarty są. Tak możemy się pośmiać z tego. To takie coś średniowiecza. Coś, co nie ma wpływu w żaden sposób. Jesteśmy tak tym nasyceni, że to może dziać się na naszych oczach, a my na to nawet uwagi nie zwrócimy, bo dla nas to jest normalne. W Starym Testamencie znalazłem kilka miejsc, w których ludzie również praktykowali społeczność z demonami. Znalazłem wersety, które mówią, jakie było oczekiwanie Boga. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy, i nie będą już zażynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. Nie będą. Z kim? Z demonami, z którymi popełniali cudzołóstwo, z fałszywymi bogami, za którymi stały demony. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Znowu widzimy, że to nie jest coś, co wyrosło teraz, ale ono już miało miejsce w Starym Testamencie. W Księdze Psalmów czytamy, brutalniejszą prawdę. Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną. Krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu. I skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. Ten lud święty, Izrael, były momenty, że dopuszczał się takich rzeczy. Składali w ofierze dzieci, synów, córki. Może dzisiaj nie składamy synów, córki, albo może i składamy. Nie fizycznie, ale nie reagując na to, co nasze dzieci oglądają. Nie reagując na magię w naszych domach. Może składamy naszych synów i córki jako ofiarę. Nieświadomość nie zwalnia z nas z odpowiedzialności. Objawienie mówi tak, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym, srebrnym, spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Wiesz, to mnie zastanawiało, kiedy czytałem Księgę Objawienia. Czytam o tych plagach. 1/3 zniszczona. Znowu kolejna 1/3 zniszczona. Myślę sobie, plaga za plagą. No chyba człowiek to już powinien skruszyć się przed tym Bogiem. A co ja czytam? Że oni dalej trwali w swojej zatwardziałości. Dalej składali cześć bałwanom, demonom. Dalej zajmowali się czarami, przeteczeństwem, że nawet te rzeczy nie złamały ich. Wiecie, myślę sobie, że siły demoniczne naprawdę to silne pęta,
które zbyt często bagatelizujemy. Może dzisiaj jest potrzeba nawołania ponownie w Kościele do tego, aby badać swoje wnętrze, badać swoje serce, aby zrewidować swoje myślenie, jakie filozofie tam się wkradły. Jako naśladowca Chrystusa, zanim sięgniesz po coś niewiadomego pochodzenia, zastanów się, zapytaj, módl się. Zapytaj ludzi dojrzałych w Kościele, jeśli czegoś nie wiesz. A nawet jeśli ktoś nie wie, to powie, będę się modlił, poszukam. Ale nie bierzcie rzeczy tylko dlatego, że działają. Tylko dlatego, że może nawet wydają się Boże. Bo wiele rzeczy to są doskonałe podróby Bożego działania. Ja pamiętam, jak pewien misjonarz kiedyś tu był u nas. No i zeszło się na rozmowę o darach Ducha Świętego. I coś rozmawialiśmy i on mi daje takie świadectwo. Mówi, wiesz, ja nie wierzę w dary Ducha Świętego. Raczej wierzę, że one były tam w pierwszym kościele, ale dzisiaj już nie mamy z nimi nic wspólnego. A wierzę tak dlatego, że kiedyś pewien satanista się nawrócił, przyszedł do naszego kościoła i usłyszał, jak ktoś tam się modlił na językach i powiedział, że kiedy był w kościele satanistów, też tak się modlono na językach, w tym samym języku. I to był powód dla tego wierzącego człowieka, żeby odrzucić dary Ducha Świętego. Wiecie, dla mnie to jest dowód, że diabeł doskonale podrabia dary. Ale nie dowód na to, że Bóg nie obdarza Kościoła swoimi darami. To jest kolosalna różnica. Nie możemy być częścią stołu pańskiego i stołu demonów. To jest niemożliwe. Niestety wielu dzisiaj ludzi chce tak żyć. Musimy dokonywać decyzji, który stół dla nas jest naprawdę ważny. Ten stół, który dał nam Pan Jezus Chrystus, stół pański, czy stół demonów. Musimy dokonać wyboru, ponieważ nie możemy mieć koinonii z Panem, nie możemy mieć społeczności z Panem i z demonami. To się z sobą gryzie, to nigdy z sobą nie będzie w komitywie. Nie możemy modlić się do Boga i nie możemy modlić się do świętych jakichś tam. Nie wiem, może ktoś obrazi, ale nie możemy. To jest niemożliwe. Jest jeden, jedyny Bóg, do którego mamy się modlić. Jezus Chrystus, Duch Święty. I nikt inny nam nie pozostał. Nie możemy się modlić do Boga i do bożków. Nie możemy służyć, jak w innym miejscu jest napisane, Bogu i mamonie. Wiecie, bałwochwalstwo ma szeroką gamę. To nie musisz kłaniać się przed figurką, żeby być bałwochwalcą. Pieniądze mogą być najważniejsze w twoim życiu i już jesteś bałwochwalcą. Cokolwiek będzie najważniejsze od Boga, już jesteś bałwochwalcą. My żyjemy w kraju bałwochwalców. Czasami, kiedy pytałem wiele razy księży, mówię, posłuchajcie, no ale wytłumaczcie mi, czy to nie jest modlitwa, no do czego to jest modlitwa? Często mi mówili, nie, to nie jest modlitwa do bożków, to jest tylko, żebyśmy skupili się na tej osobie, do której się modlimy. Słuchajcie, no, diabłu zależy, żeby tak myśleć. Mamy się skupić na Jezusie Chrystusie. To jest wszystko. Nie możemy biesiadować przy tych dwóch stołach jednocześnie. Nie możesz przebywać tam, gdzie czci się bałwany, uczestniczyć w obrzędach nie mających nic wspólnego z Bogiem. Nie bagatelizujmy tego. Niedawno poproszono mnie, abym uczestniczył w pewnej ceremonii ślubu w kościele katolickim. Wiecie, ja napisałem, bo ja nie mogłem nieszczerze do tego podejść. I napisałem, mówię, co, bardzo was lubię, ale nie ma mowy, że ja uklęknę przed tymi bałwanami. Nie ma mowy, że ja się przeżegnam. Nawet to w grę nie wchodzi. A więc najlepiej będzie, jeśli sobie mnie odpuścicie. To nie jest moje miejsce. Może niektórzy są bardziej światli, mają nowoczesny sposób myślenia, potrafią stanąć ponad tym, ja nie. Nie potrafię stanąć ponad tym. Nie będę się kłaniał żadnym bogom. Nie bagatelizujmy, nie lekceważmy diabła, nie służmy dwóm panom, bo się nie da. I tu jest napisane, Paweł mówi, bo to pobudza Boga do gniewu. Bałwochwalstwo zawsze pobudzało Boga do gniewu. Zauważyliście w Starym Testamencie, kiedy tylko dochodziło do jakiegoś bałwochwalstwa, to naprawdę Bóg karał srogo Izraelitów. I apostoł Paweł to powtarza.
Mówi, nie pobudzajcie Boga do gniewu. Ja myślę sobie, dlaczego? No bo Bóg nas kocha. Jest napisane, że On chce zazdrośnie mieć nas dla siebie. Ducha, którego nam dał, chce mieć dla siebie. On nie chce dzielić swojej miłości z kimś innym, z innymi bogami, duchami. Wiecie dlaczego? Bo kocha. Bo kocha ciebie i mnie. Nie ma innej możliwości. Gdyby nie kochał, jego miłość byłaby taka sobie, to pewnie by mu to było obojętne. Ale ktoś, kto naprawdę kocha, z nikim nie będzie dzielił życia drugiej osoby. Bóg niewątpliwie kocha. Paweł mówi, nie jesteśmy mocniejsi od Boga. Jeśli On mówi, że mamy się wystrzegać, to się wystrzegajmy, nie dyskutujmy. Naśladowca Chrystusa nie będzie się wystawiał na takie zagrożenie. Będzie unikał miejsc, w których w jakikolwiek sposób mógłby się otwierać na działanie demoniczne. Będzie unikał rzeczy, może nawet pewnych rzeczy nie będzie oglądał, aby nie otwierać się na żadne działanie z sił ciemności. Dalej apostoł Paweł mówi o kolejnej rzeczy. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Czasami ludzie zarzucają nam i wam na pewno też, że nic nam nie wolno. Ale czy to jest prawda, że nic nam nie wolno? Tak naprawdę możemy wszystko, ale nie wszystko, apostoł Paweł mówi, jest pożyteczne. Prawdziwą miarą tego, czy coś jest pożyteczne, jest dobre, ja bym powiedział na podstawie tego fragmentu, jest to, czy to, co zrobię, przyniesie korzyść drugiemu człowiekowi. To najczęściej nasz egoizm pcha nas w kłopoty. Złe relacje, konflikty często są wynikiem egoizmu. Jeśli ukradnę, to ktoś poniesie szkodę. Jeśli oszukam, to też ktoś poniesie szkodę. Współczesna myśl ciągle namawia nas do szukania własnych korzyści. Ty jesteś najważniejszy, ty jesteś numer jeden, ty musisz dbać o siebie, a jeśli ty mówisz, że leży ci na sercu dobro drugiego człowieka, to jesteś naiwny. Często chrześcijanie słyszą i jak słucham świadectw ludzi, to mówią, a ty jesteś naiwny. Tam cię wyrolują, cię zobaczysz. Ty musisz też być tak i przymknąć oko, ukraść. Nie przejmuj się, że to zakład pracy. Bierz, każdy bierze. Każdy wynosi. Wiecie, taki jest egoizm. To nie jest dobro drugiego człowieka. Naśladowca w oczach ludzi będzie naiwny, ale w Bożych oczach myślę, że ma ogromną wartość. Kiedy inni są dla ciebie ważni. Mielibyśmy wielu konfliktów w rodzinach. Kościele, gdybyśmy na co dzień stosowali taką małą zasadę korzyści drugiego. Myślę sobie, gdybyśmy zrobili dzisiaj test, podjęli takie wyzwanie, że w najbliższym tygodniu nie będziemy szukać własnych korzyści, tylko w decyzjach, które będziemy podejmować, krokach, które będziemy czynić, odpowiedziach, które będziemy udzielać. Nie będziemy myśleć o sobie, tylko o innych. Zobaczcie, jakie nasze życie by było inne. Jak o wiele więcej błogosławieństwa w naszym życiu by było. Może mogliśmy komuś pomóc, ale wybraliśmy własny komfort, odpoczynek. Myślę, że czasami to jest potrzebne, ale zbyt często szukamy samozadowolenia, liczymy się my. Nasze ludzkie instynkty pchają nas w takie samolubne zachowania i myślę sobie, ostatnio patrząc i analizując też problemy czy konflikty w małżeństwach, to jednym z powodów często konfliktów w małżeństwie jest samolubstwo jednego z partnerów. To brzmi dziwnie, ale tak jest. I obserwuję to zjawisko od jakiegoś czasu, dlatego że się tym interesuję i widzę wiele małżeńskich kryzysów, gdzie podłożem jest myślenie egoistyczne jednego współmałżonka. Myślę, że szczególnie mężczyźni mają z tym problem. On jest panem wszystkiego, jemu wszystko wolno, on wie wszystko najlepiej, jego decyzje są i on jest w ogóle super. I kiedy ta biedna żona czasami przychodzi, jakąś małą rzecz chce, to oczywiście nie ma mowy. On wyda mnóstwo pieniędzy na swoje zachcianki, a ona chciała pojechać na konferencję. Nie ma pieniędzy, przykro mi. Powstają konflikty.
których powodem jest egoizm. I czasami jest i tak, że i kobiety potrafią. Ale myślę sobie, że to jest niebezpieczne. Dlatego apostoł Paweł mówi, słuchaj, naśladowca to nie jest naśladowca tylko w kościele, tak, gdzie są inni i pod publikę. Naśladowcą jesteś w pracy. Naśladowcą jesteś w małżeństwie. Naśladowcą jesteś wtedy, kiedy jesteś pośród swoich dzieci. A więc zadaję pytanie, jakimi jesteśmy naśladowcami? Jaką wolność preferujemy? Czy liczymy się my, jesteśmy pępkiem świata, nasze potrzeby, nasze pragnienia, czy liczą się inni ludzie? Zanim podejmiesz jakiś krok, może zastanów się nad sumieniem twojego bliźniego. Jeśli coś dla niego jest problemem, dlaczego nie miałbyś zrezygnować? Ja jestem uparty. Czasami łapałem się na tym, że ażeby tylko udowodnić, że ja mam rację. No może mi to z latami przechodzi, może nie wiem, dojrzalszy jestem, może też Boże Słowo już we mnie tyle przemienia. Dzisiaj zastanawiam się, no ale czemu z czegoś nie mogę zrezygnować? Jeśli komuś to ma być łatwiej z tym, to w porządku. Jeśli komuś to ma drzwi otworzyć, żeby słuchać Ewangelii, a nie jest to sprzeczne z Bożym Słowem, w porządku. Pamiętacie, czytaliśmy o tym też w liście do Koryntian nieco wcześniej. Jaką wolność preferuję, która zaspokaja tylko moje ja, czy wolność, która jest budująca, pożyteczna? Paweł mówi w kontekście jedzenia dalej, wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was ktoś z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o swoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Patrząc na te wersety, zadaję sobie pytanie, czy tak żyję? Czy tak postępuję? Czy podejmuję takie decyzje, o których mogę powiedzieć, one przynoszą chwałę Bogu? Czy mogę szczerze powiedzieć, że moja dzisiejsza jakaś decyzja przyniosła chwałę Bogu? Jest proste. Kiedy staniesz w sytuacji, zadaj sobie pytanie, to co zrobię w tej chwili, przyniesie chwałę Bogu, czy jemu przyniesie ujmę? Czy gdyby Jezus stał obok mnie, podpisałby się pod tą decyzją, czy powiedziałby, że jest karygodna? Kiedyś były takie bransoletki, tak? I co zrobiłby Jezus? Czasami się z tego śmiejemy. Ale wiele miejsc Bożego Słowa, że tak powiem, no takie wskazówki nam daje. No co zrobiłby Jezus? Co przyniesie w tej sytuacji chwałę Bogu? Okazuje się, że wiele rzeczy w moim życiu nie przynosi chwały Bogu. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, jak i ja staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. I myślę sobie, że to prawdziwe wyzwanie dla mojego egoizmu. Szukać korzyści innych, aby byli zbawieni. To, że Paweł chciał się podobać wszystkim, to nie znaczy, że szedł na kompromisy, bo w tym tekście widzimy, że on nie szedł na kompromisy. On nie zachęcał Koryntian, a budujcie sobie pomosty z tymi tam bałwochwalcami. Fajnie będzie, jak zbudujecie takie pomosty, to może ich przyciągniecie do Chrystusa. A jak zrozumiecie to bałwochwalstwo głębiej, tak je zgłębicie, to oni też łatwiej przyjdą do Chrystusa. Nic z tych rzeczy apostoł Paweł nie mówi. Bo je wiejcie stamtąd. Bardzo jasno i klarownie. Ale mówi też również w tym wersecie, że jest radykalny, stanowczy w tym, co mówi Pismo, ale na tyle elastyczny, żeby w tych rzeczach, które nie są w sprzeczności z Bożym Słowem, nie gorszyć innych. Wiecie, kiedy powiedziałem wam tą historię bycia na tej ceremonii, ja po prostu nie chcę gorszyć innych. Dla ludzi, którzy tam będą, moje zachowanie byłoby irracjonalne, niezrozumiałe. Więc wolę tam nie być. Mam nadzieję, że się nie mylę.
a chcę myśleć o innych. Nie o sobie, ale o ich korzyściach. Kiedy ludzie zobaczą, że tobie na nich zależy, będą sami cię pytać o źródło twojej radości, twojego pokoju. A jeśli widzą w tobie tylko kogoś, kto zachowuje się jak wszyscy inni, to niczym się nie wyróżniamy. Nic ich nie pociągnie. Nic nie postawi im pytania, skąd to jest w naszym życiu. Ktoś mi to ostatnio opowiadał, że gdzieś był, gdzie byli już ludzie w pewnym zakładzie pracy, takim niewielkiej firmie. Było kilku ludzi wierzących, którzy nie wiedzieli o sobie, że są wierzącymi. Jeden w końcu tam nabrał odwagi i tam zaczął coś rozmawiać i akurat rozmawiał z tym, który też był wierzący, a więc zaczęli spotykać się i rozmawiać, potem studiować razem pismo, a był tam jeszcze taki jeden brat baptysta, który się czaił i nie wiedział, jak się wynurzyć. I okazało się, że jest trzeci, mała firma, tam jest kilka osób. Okazało się, że troje ludzi było wierzącymi, nic o sobie nie wiedzieli. Dopiero jeden zaczął żyć i wyłoniło się reszta. Dalej apostoł Paweł mówi na końcu: bądźcie więc naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Apostoł Paweł to, o czym mówi, nie wziął z powietrza. To nie była jego filozofia, jego punkt widzenia, ale on był naśladowcą Chrystusa. Czyli źródło jego informacji, jego wiedzy, jego mądrości było w Chrystusie. Paweł mówi: bądźcie moimi naśladowcami. Bądźcie kontynuatorami poprawnego myślenia na temat bałwochwalstwa, magii, okultyzmu, bycia pełnym miłości. Myślę sobie, że może dzisiaj jest ktoś z nas na tym miejscu, kto powinien to wyznać Bogu. Może parałeś się którąś z tych rzeczy. To jest czas, abyś dzisiaj powiedział o tym Bogu. Odrzucił to, wyrzekł się. Może dzisiaj potrzebujemy powiedzieć: Panie, widzę mój egoizm i potrzebuję, żebyś coś z nim zrobił. Żebyś pomógł mi podjąć świadome kroki, działania w najbliższych dniach, w których będę zapominał o sobie, myślał o innych. Powstańmy do modlitwy. To jest kilka rzeczy, które myślę sobie tylko w tym fragmencie mówią o tym, kim jest naśladowca. Takich fragmentów, miejsc Bożego Słowa jest o wiele więcej. Ale gdybyśmy tylko te rzeczy zastosowali w swoim życiu, zobaczcie, ilu rzeczy byśmy uniknęli, a ilu błogosławieństw byśmy doznali. I do tego chciałem was dzisiaj zachęcić. Abyśmy byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. Trzymali się z daleka od tego, z czym nie powinniśmy mieć nic do czynienia. I otwierali się na Bożą miłość w naszym życiu, aby ona rozlewała się na życie innych. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj jesteś z nami, Duchu Święty, i dziękujemy Tobie za to, że objawiasz nam prawdę Twojego Słowa. Panie, strzeż mnie, strzeż nas przed rzeczami czy praktykami, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na nasze życie duchowe. Panie, jeśli takie rzeczy są, o których nie mamy świadomości, to proszę Cię, żebyś nam je objawiał, Panie, abyśmy mogli je wyznawać i porzucać. Panie, proszę Cię też, abym potrafił myśleć o innych bardziej niż o sobie, Panie. I Panie Boże, w sytuacjach, w których będę musiał podejmować jakieś decyzje, abym po pierwsze mógł pomyśleć o tym, czy coś, co uczynię, będzie korzyścią dla mojego brata, dla mojej siostry, dla kogoś, pośród kogo mnie postawisz, Panie. Wiem, że to jest trudne i wiem, że moje ego będzie walczyło o swoje, ale Panie, modlę się o to, żebyś dawał siłę, dawał moc, Panie, aby to mogło się zmieniać w moim życiu. Dziękuję Tobie, Panie, za ten czas, za to, że pozwoliłeś nam, Panie Boże, być tu dzisiaj. Niech Twoje słowo, Panie, zapuszcza w nas korzenie. Panie, mocno działa. Amen. Amen.